Witam serdecznie. Dzisiaj dzień po Trzech Królach i oczywiście 7 stycznia 2024 rok. Zimno. Ja ze swoją suczką oczywiście tutaj. Zaraz pokażę, jak ona wygląda tak troszeczkę z daleka. O. To właśnie ona. Trzymam ją na smyczy, jest w ubranku oczywiście. Tutaj mordkę widać. O. Jak zawsze wariuje, jak zawsze szczęśliwa. No i cóż, mamy zimę. Mamy fantastyczny okres, bo tak to byśmy nawet zimy nie mieli. Wolałbym takie 20-stopniowe mrozy, bo by zniszczyły te owady wszystkie i te wszystkie paskudstwa, te biedronki dziwne, takie azjatyckie, tak to się nazywa. I jeszcze inne rzeczy. Ale cóż, najważniejszą rzeczą jest to, że wczoraj Trzech Króli, dzisiaj czujemy jeszcze te święta, jeszcze są, jeszcze ta pasterka, no i te kolędy nasze polskie. Oczywiście najważniejsze, które kochamy wyjątkowo. Ja zawsze się wzruszam, kiedy kolędy się śpiewa. Kiedyś się śpiewało, ja jakoś w domu tak było, że oczywiście, że śpiewano te kolędy, ale przy akompaniamencie gramofonu. I zakładało się tą czarną płytę. Przede wszystkim były najpiękniejsze Mazowsza, były te kolędy i niesamowite jeszcze Śląska był. Śląsk przepięknie śpiewał. I oprócz tego, co to ukrywać, byli soliści jacyś tam, których już nawet nie pamiętam, kto śpiewał, ale w telewizji zawsze były te programy bardzo interesujące, z tym, że w tamtych czasach Trzech Króli było traktowane troszeczkę w dziwny sposób, a przecież to jest początek liturgii kościelnej, no właśnie w ten sposób budowa nowego roku. No tak, ja zaraz tutaj pokażę, moja suczka szaleje, o, wszystko trzyma kilka, tam gdzieś Państwo idą z jamnikiem, a ona tutaj właśnie przygląda się, jak, co i gdzie. Jeszcze na razie to zobaczcie, jak wygląda nasz. Ta suczka ma oczywiście równy rok, dokładnie parę dni temu skończyła rok. Właścicielka hodowli jest bardzo dumna z niej, bo wysyłamy ciągle zdjęcia do niej, do Czech, ponieważ ona jest Czeszką, czeskim hartem, mimo to, że rosyjski, ale urodziła się w Czechach, że Czesi mają wspaniałe hodowle i to jest chyba jedyna hodowla, która specjalizuje się w czarnych hartach i jeszcze w dodatku to, co zorientowałem się, to jeszcze w rudych. Czy będziemy mieć rudego? Nie wiem, zobaczymy, jeżeli tylko pozwolą warunki. No to w takim razie biały na pewno będzie hart. To jest tak mniej więcej na jakieś 50%, bo zobaczymy, jak ono się będzie zachowywać dalej, ponieważ zawsze to tak jest, że szczenie jest przemiła, a potem już dorosły pies zaczyna zupełnie inaczej, inne motywacje życiowe. Teraz popatrzcie tutaj na park. W parku znowuż te parszywe miliony świateł, któregoś dnia nawet wyjdę, może będzie tak, ponieważ ostatnio nie wychodziłem z kamerą, a było to spowodowane tym, że ciągle brak czasu i te remonty. Słuchajcie, aż mam dosyć tych remontów, ciągle coś, no i czekanie na tą cudowną chwilę, kiedy offsetka powstanie. Dzisiaj właśnie przed chwilą cudowna rozmowa z Tadeuszem i za chwilę będzie koleżanka i możliwe, że zrobimy takie małe sprawozdanie z tego. Bardzo możliwe, że usiądziemy i będziemy sobie dyskutować na ten temat. Tak troszeczkę roboczo, ale za to konkretnie. Zobaczycie, jak pracują astrolodzy, jak my rozmawiamy ze sobą, jakie my mamy problemy.
bo te problemy, słuchajcie, nasilają się dosłownie z godziny na godzinę. To nie jest tak, bo życie jest takie, a tutaj to, a tutaj tamto. Każdy z nas ma swoją logikę myślenia, co jest najważniejsze, że każdy z nas inaczej myśli, ponieważ jesteśmy z różnych znaków. Każdy ma to podejście, bardziej dba o siebie jak od kogoś innego. To jest wada astrologów, między innymi, której staram się tutaj pozbyć, jeżeli chodzi o sam blog, żeby, tak jak się pytają osoby, o spod jakiego pan jest znaku, a potem zrobią mi taką łatę, że ja jestem na przykład tutaj, przypuśćmy, lwem i taki dumny, co to nie on, zrobił te prawie 5000 filmów, czy nawet może więcej, his jest albo mniej, nie wiem ile, nie pamiętam. Potem, że już się zbliżam do tylu subskrybentów, a kiedy on to zrobił, a kiedy nie zrobił, a przecież ja o to nie dbam, pilnuję tylko tego, żeby codziennie film był. Zaznaczam, bardzo się cieszę, kiedy ktoś się napisze ten komentarz, czy na przykład postawi łapki, które bardzo mnie pomagają, bo widzę wtedy, że jest jakiekolwiek zaangażowanie, bo to, że ja widzę tam, że oglądacie, że ja nie znam się na tych statystykach, że te statystyki są lepsze czy gorsze, mnie to naprawdę niewiele mówi, ale za to bardzo dużo mi mówi ta sytuacja zupełnie inna. Chodź, bo tam idą jakaś perełka idzie, a perełka jest malutka. Ojejku, jeszcze więcej perełek idzie. Perełki są niesamowite, zaraz zobaczycie, jak perełki wyglądają. O, Gala, moja suka już usiadła tutaj i właśnie pilnuje, zobaczcie, o, to jest jej pozycja wyjściowa do, przypuśćmy, do ataku, a właściwie zastanawia się, no i właśnie nogi w zapas i raz. I się boi. Boi się, słuchajcie, takich małych piesków, które jeszcze nie widzicie, bo one są tutaj. O, właśnie idzie taki jeden. Bardziej są niebezpieczne tamte dwa. Tutaj tak. Bulldog francuski. Jeszcze jeden. O, tutaj też jest, tak. A tutaj nasza suczka właśnie przygląda się dokładnie, jak tu zrobić i zwiać. Ponieważ ona jeszcze jest malutka. A chodź. Pójdziemy sobie. Nie chcę. Nie ruszy w ogóle z pupą. Usiadła. O, i. Ale to hart rosyjski, to chyba wytrzymuje te temperatury takie. Zbyt zaraz wam pokażę, jak wygląda mostka z boku, jak jest zainteresowana. O, właśnie tutaj skupiona na tym. Ojejku, jaki hałas. Pewnie się zastanawia, dlaczego to tak rzeszy. No dobrze, dobrze. Chodź. Zostaw, chodź. A jest najgorsza wędrownia z psem. Chodźmy. Także tak to wygląda właśnie. To jest to, co uwielbiam. Chodzić z kartami, ale jednak troszeczkę zestarzałem się. Kiedyś z Afganami oczywiście, tak? Ale nigdy z dwoma, tylko zawsze z jednym. Ponieważ karty są silne. Borzoi, czy jest silne? Bardzo silne. Ale ona jeszcze jest roczna, także jeszcze nie zna swojej jakby wytrzymałości psychofizycznej, najbardziej tej fizycznej. No i tutaj zaczynamy harcować. O, teraz tutaj. O. Jeszcze na razie jeszcze nie gra głównej roli jako bohaterka. Na głowie nie ma kamery, ale mam nadzieję, że kiedyś, jak będziemy kiedyś na kursingu, to znaczy tutaj ona będzie gonić za tą szmatą taką,
na wśród hardu. Postaram się założyć ich kamerę, co może można stracić nawet tą kamerę, także będę musiał jakąś taką kamerę tutaj do jej tego takiego takiej dziwnej właściwie nie wiem jak to nazwać nawet, bo to nie jest obroża, tylko takie szelki właściwie, ale też nie szelki, które trzymają numer psa i tam można by było kamerę umieścić, ale też kamerę można umieścić jeszcze w niektórych innych miejscach. Ja muszę się zatrzymać, bo tutaj pan z pieskiem stoi, a piesek jest bardzo niebezpieczny, bo to jest bulldog francuski, a bulldogi francuskie mają to do siebie, że no uważają, że są bardzo duże pieski, bardzo duże, zresztą potomkowie walk z bykiem i nie tylko z bykiem na arenie, to są psy potężne, a że Francuzi zminiaturyzowali je, nie wiem pod względem czego, czy absyntu, czy nie absyntu, możliwe, że jeszcze gorsze rzeczy wprowadzili, ale tutaj i właśnie o, suczka jest, stoi, zobaczcie jaka tutaj, mnie się najbardziej podoba jak ona tutaj się przygląda, jak tam pobiec, tylko na razie nie mogę, bo jeszcze jestem malutka i czasami czy się nie wycofać, czy nie uciec. O, właśnie teraz się przygląda bardzo dokładnie i zastanawia się nad tym. O, spojrzała prosto w kamerę, teraz proszę, oko jest bardzo mocno. O, teraz w tył, w przód, tak, w każdą stronę. Tutaj głowa pracuje, a w mózgu się dzieją różne rzeczy. Po prostu synapsy szaleją. Oczywiście bodźce wzrokowe i nie tylko. O, idziemy. Buldoczka nie ma, ale ona tam coś widzi, a ja widzę, no właśnie, widzi te, tam daleko, widzi panią, panią z takim jamnikopodobnym pieskiem. Jakimś takim przemiłym kundelkiem. Oj, tam daleko chodzi taki pan, który ma setery. Nie za bardzo lubię setery, bo to są psy myśliwskie i on jest stary. I jeszcze jedna rzecz. Te stare psy mają swoje zasady i potrafią zrobić krzywdę młodemu psu, a w dodatku pieskowi harty mają specyficzne zasady. W dodatku to jest młody hart, czyli jeszcze nie potrafi... zresztą pamiętajcie o tym, że nie człowiek uczy psa, tylko pies od psa się uczy. I teraz ona powinna poprzebywać z innymi hartami. I w tym momencie nauczyć się, uspołecznić się wśród hartów. No i będzie z tym, że mamy w tym środowisku mamy więcej hartów typu Wilpet, czy na przykład hart polski, czy też jeszcze może się znajdzie jakiś drugi borzoj, ale pierwsza podstawowa sytuacja, która jest. Każdy z hartów ma swoje zasady i do różnych rzeczy. Tak jak Afgany są na tygrysy, na te zwierzęta, które istnieją tam w Afganistanie. Z kolei borzoje są na wilki. Dokładnie, to są psy na wilki, na niedźwiedzie, na potężne zwierzęta i one inaczej, tak jak wilczarz na przykład jest też na jelenia i na niedźwiedzie, ale już na przykład psy typu hart polski jest, ale czy na owczarki, to trudno powiedzieć, że na wilki, owczarki powiedziałem, na wilki, czy, i teraz niektóre z nich mają wkodowane w siebie swoje zasady. No i to jest taki pies troszeczkę dziwny, nie każdy. Możliwe, że tutaj przez tą selekcję i w tym kolorze czarnym, gdzie borzoje występują wyłącznie, przede wszystkim są białe najwyżej cenione, czarne są troszeczkę traktowane źle, bo przypominają krymskie harty. Z tym, że krymki, jak to nazywamy,
są troszeczkę, no takie dziwne, jak i polskie harty. Harty polskie też są, nie chodzi o systematyzowanie, tylko o psychikę. Tutaj jednak jest 50 lat hodowli tej czeskiej, gdzie stworzono naprawdę psy idealne, dlatego siostra mieszka w Stanach Zjednoczonych, czy w Szwecji, czy jeszcze w Polsce niewiele jest z tej hodowli. Nie dlatego, że coś tam, tylko po prostu wszyscy wolą białe, a nie czarne. A my chcieliśmy mieć czarne. Miałem ja czarne Afgany, córka ma właśnie czarnego borzoja. I ona się wychowała wśród czarnych psów w gruncie rzeczy, bo mieliśmy American Staffordy, nie były czarne. Ale ty, chociaż siostra naszej suczki, Asze, oczywiście, że miała kolor czarny, była mamba i była czarna i bardzo czarna. Teraz i na pewno by była nasza, gdyby nie to, że Marek pozostawił ze sobie tą suczkę, a my wybraliśmy pręgowaną. Co pręgowanie u American Staffordów też jest cechą właściwie czarną, tak jak srebrne psy, czyli tak zwane błękity, są czarne i wśród Afganów, przepraszam, borzoi, te rude też są podstawą do ciemnych psów, jedynie tylko białe nie, no ale wtedy dają znaczenia i mogą wyjść takie dosyć nieinteresujące. No ale już pręgi mamy po hartach oczywiście, ale po hartach innego typu. Hartach angielskich i Wilpety mają też pręgi i właśnie Staffordy, ponieważ były poprawione, American Staffordy były poprawione o zręczność ich właśnie z terrierami, czyli, bo co tu mówić, ale Wilpet jest wśród hartów terrierem. To jest takie dziwne troszeczkę, ale jednak taka jest. Zresztą to jest pies, jak my to nazywamy, biedy i raczej kusowniczy, dlatego też jego troszeczkę poprawiono terrierem i dlatego on ma taki nietypowy lekko zgryzik. Jak się przyjrzycie, to ma bardziej terrierowaty wśród hartów niż harty same. Kiedyś wam pokażę, jak tutaj nasza suczka ma dziwnie zbudowany zgryz, bo zgryz harta jest specyficzny, bardzo specyficzny, a najbardziej rozpoznać po P1, P2 i P3. No to ci harciarze już wiedzą, o co chodzi. Dobrze, teraz tak. Harty też można stosować, że borzoj hart, borzoj rosyjski hart, czy jest z podwodnika, czy z podraka. One są jednak bardzo rodzinnymi psami. To trzeba przyznać, że tutaj mamy państwo pomiędzy znakami wodnika a raka. Borzoje są wyjątkowo przywiązane do właścicieli. To trzeba przyznać. O, tutaj zaraz wam pokażę, jak ona szaleje. Tutaj wspaniale. Cały czas w ruchu i cały czas w zabawie. To jest najwspanialsze, co może być u harta. O, akurat smyczą. Ja tutaj ją trzymam cały czas na uwięzi, bo jakbym spuścił, to mogłaby uciec, a tutaj jest Aleja Piłsudskiego, no i by był wielki kłopot, bo samochód ze samochodem, a ona tutaj nam szaleje, pokazuje swoje fantastyczne wyskoki, skoki. I grzebanie, bo ono szuka patyczka, żeby podrzucić go. Zaraz chcę uchwycić, o właśnie, trzepie wszystko, tutaj wszędzie jest jej pewnie. O, minęła. Szaleństwo z takim psem wychodzić na dwór, ale jednocześnie niesamowita przyjemność. Muszę wam powiedzieć, że jestem tak zachwycony, przecież chodziłem ponad 15 lat z Afganami. Ponad 14 lat, około 16 lat ze Staffordami, 3 lata z Rottweilerką, bo skończyła bardzo przykro, po prostu wyskoczyła przez okno. Co było coś strasznego, nas nie było wtedy, byliśmy na wakacjach, a ona widocznie, coś tutaj się stało,
był podarte firanki, kiedy właściwie to ona w tym oknie się wychowała. To nie, to była 3-letnia suka, miała szczeniaki w tym mieszkaniu, więc oddała życie w obronie mieszkania. Co jest jednocześnie wielką zasługą dla niej i pamięć o niej, jak tym zachowaniem tych ludzi. Potem oni po prostu zginęli, nie chcieli się pokazać i no cóż, były takie czasy. Ale Rottweilerka uważam, że była jedną z najbardziej przyjemnych piesków, chociaż Staffordy też. Staffordy były super. Były jedne z najlepszych hodowli w Polsce. Ja akurat miałem po Ewie, ale w ogóle pochodził ze Stanów Zjednoczonych. Jedna z najlepszych hodowli świata, interchampion Staffordów. I to kilkunastoletni był ojcem. Tutaj też jest po interchampionie nasz kochany Borzojka. I wspaniałym psie. Zresztą, ale o tym nie za bardzo potrafię mówić, ponieważ nie znam przydomków, nie znam nawet jak się hodowla nazywa, wiem, że to była szczek, ale jeżeli Państwo są zainteresowani, to oczywiście, że powiem, o teraz tutaj pokazuję swoje, bawi się taką z marsliną. Pewnie on ziębi tam w pysku, ale za to zabawa jest przednia. Ja też tutaj owijam się i pokazuję tutaj swoją energię niespożytą, no ale lepiej niech wyhasa się jak potem w domu z jakąś tam zabawką, która pod sufit prawie że sięga. Och, tutaj tak. O, jak młody konik. Uwielbiam te zabawy, słuchajcie. Tylko dobrze by było, żeby nie była na smyczy, to wtedy można, ale nie mogę sobie na to pozwolić, bo może się stać jakieś nieszczęście. Właśnie w tej chwili. O, i hop do góry. To jest jednak wspaniała rzecz, że te psy potrafią same sobą tutaj. Ale gdyby była cała marka ich, to by była tutaj gonitwa niemalże teatralna albo cyrkowa, bo jednocześnie one pokazują wtedy swoją siłę, umiejętność skoków, podbiegów, zabiegają. To jest coś fantastycznego. My już będziemy szli w tamtym kierunku, a tutaj oj. Ja muszę tutaj, no i proszę, znowu dorwała innego patyczka. O. I to jest zabawa z tymi cienkimi patyczkami, bo one pękają, łamią się. I pyszczku, o Boże, idziemy stąd, bo jednak ten człowiek jest niesubordynowany. Chodź. Chodź. No jednak, jeżeli facet, tam go widziałem z tym sweterem, a po jakimś czasie, o tutaj mamy też pana, ale pan na pewno zejdzie nam z drogi. Och. To jest bardzo ładne, my tutaj sobie bardzo ładnie schodzimy z drogi. Przytrzymujemy pieski, o właśnie. Chodź. Chodź. Opa. Troszeczkę musiałem podbiec, bo suczka nie za bardzo lubi. Właśnie idziemy sobie z parku i będzie koniec zabawy. Park zamykają ze względu na głupotę, bo tutaj właśnie, o zobaczcie, co tutaj zrobiono. Właśnie taki festiwal, co jest kompletną bzdurą,
ze względu na to, że po pierwsze tutaj pełno świateł, pełno dziwnych zachowań. Fakt, że z tego są ogromne pieniądze dla organizatorów, bo jedno z najlepszych miejsc w tym mieście. Ale oprócz tego jeszcze jedna rzecz, którą trzeba brać pod uwagę, że uciążliwość dla tych, którzy mają pieski, że nie mogą wejść do parku, ludzi, którzy mają dzieci, przychodzą z pracy, nie mogą wyjść do parku wtedy, a park obok jest przy szkole filmowej i na zapleczu Muzeum Kinematografii, które jest zupełnie puste, ale jest oddalone od tych miejsc mieszkalnych i tam nie ma tak dużo. A tutaj w tym parku są dwie kawiarnie, gdzie niby można się umówić, ale wtedy, kiedy poda się nazwisko i właściciel poda tym służbom, które wpuszczają, ponoć tak jest. Czy to prawda? Nie wiem, lada moment będę wiedział, ponieważ umówiliśmy się o 18 i z właścicielem tutaj kawiarni na spotkania nasze, które będą takimi spotkaniami weteranów astrologii, bo to już weterani są, jak ja to nazywam. Dzisiaj zobaczycie, prawdopodobnie uda się zrobić kilka minut takiego działania lekko patriotycznego, astrologicznego. No cóż, zaczynamy po prostu nowy sezon, nowy rok Trzech Króli, czyli rok astrologiczny też się właściwie zaczął, właściwie rozpoczął nowy rok astrologiczny. Mróz wytłucze złe myśli, jakby można powiedzieć, zaciągać. No i tutaj przed nami perspektywa bardzo daleka. Zobaczcie, do końca. No, koniec teatralnej zabawy. Idziemy oczywiście przodem do przodu i pędzimy, póki świat jeszcze jest. Do zobaczenia. Dobranoc. A właściwie z Bogiem. Idźmy tą drogą.